Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałbym zgłosić wniosek formalny polegający na zmianie porządku obrad i proponuję wprowadzenie do porządku obrad przed punktem interpelacji dwóch punktów. Pierwszy punkt to jest punkt pod nazwą odwołanie pana Leszka Brzeziewskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów oraz punktu drugiego w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Stanisława Talarka. Uzasadnienie. Uzasadnieniem dla niniejszego wniosku formalnego są dwa wnioski wcześniejsze, złożone jeden na sesji 25 maja bieżącego roku, drugi przez grupę radnych w piśmie 20 września bieżącego roku. Dziękuję. Ale blokuje pan porządek obrad. Blokuje pan porządek obrad. No, pana interesie jest blokowanie porządku obrad. Przepraszam najmocniej. Prawnik się może wypowiedzieć. Prawnik proszę. Czy mógłby pan podać uzasadnienie swojego wniosku? W związku z zaistniałą sytuacją przerwę uznaję za zasadną. Wznowimy obrady o godzinie 15. Nie wiem, czy tutaj nie powinna zadecydować Rada w tym przypadku. Jest to wniosek bardzo daleko idący. Ja nie widzę żadnych przesłanek formalno-prawnych, dlaczego miałaby te obrady miałyby nie toczyć się dalej. Tak? Nie ma żadnych uzasadnionych przyczyn do tego. Przejdzie pan na mikrofon, jeśli może. Panie Przewodniczący, ja w tej chwili nie widzę żadnych przesłanek do tego, tym bardziej, że pan nie uzasadnił, dlaczego ta przerwa miałaby trwać tak długo. Przede wszystkim, jeżeli już miałaby ona trwać tak długo, to moim zdaniem powinna zadecydować o tym Rada. Ale zanim do tego byśmy przeszli, moim zdaniem wniosek formalny padł. Należy go przegłosować. Wnioski formalne głosuje się w pierwszej kolejności. Wynika to wprost ze statutu. Dobrze, dziękuję Państwu. Przerwa do godziny 15. Czy wiceprzewodniczący może... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przepraszam, że bez udzielenia głosu zabieram w tym momencie głos, ale jesteśmy świadkami sytuacji kuriozalnej. W ten sposób można sparaliżować pracę Rady na wiele miesięcy, bo każdą sesję przewodniczący będzie mógł w każdym momencie przerwać i odłożyć ją do 24 na przykład, prawda? A potem następną i następną. Jest to sytuacja nie do przyjęcia. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie ma przewodniczącego, są wiceprzewodniczący. Oni powinni poprowadzić dzisiejszą radę. Przepraszam. Nie proponowałbym dalej prowadzić obrad, dlatego że przewodniczący po prostu samodzielnie zdecydował o tej przerwie i dalsze procedowanie i procedowanie uchwał może być obarczone pewną wadą prawną. Proszę również, że bez zgody przewodniczącego, jak widać, przewodniczący nie potrafi zmierzyć się z wnioskami zgłoszonymi przez pana radnego Podsiadlika i myślę, że w tym momencie dnia dzisiejszego buta i arogancja pana przewodniczącego sięgnęła zenitu. To pokazuje, jak dotychczas były prowadzone prace Rady i kto faktycznie działa na niekorzyść mieszkańców, bo Rada Miasta jest organem uchwałodawczym wybranym przez mieszkańców, a pan przewodniczący paraliżuje jej pracę, nie pozwalając procedować nad, jak to nazwał w ostatnim wywiadzie dla Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, w sprawach ważnych dla mieszkańców. Dodam tylko, że jestem zbulwersowany tym postępowaniem. Mam nadzieję, że pan przewodniczący za chwilę pojawi się na sali i będą wznowione obrady. Dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, rozumiem intencje tego głosu pana mecenasa, ale co w sytuacji, kiedy przewodniczący o 15 pojawi się i powie, że zarządza kolejną przerwę, nawet po przegłosowaniu tego wniosku formalnego. Kolejna przerwa będzie oznaczała paraliż, kompletny paraliż rady. Jeśli nie ma dobrej woli ze strony przewodniczącego, to co my możemy w tym momencie zrobić? Niestety wszelkiego rodzaju ustalenia prawne i nasze tutaj lokalne prawo miejskie nie przewiduje sytuacji, w której
jest tak daleko idący brak woli ze strony przewodniczącego. To jest rodzaj abdykacji. Przewodniczący w tym momencie zrezygnował ze swojej funkcji sam, paraliżując nasze dzisiejsze obrady. Nie mam żadnej gwarancji, że o 15 sytuacja się nie powtórzy. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Moim zdaniem może poczekać i odwołać się jeszcze do, tak jak tutaj radny Jeziłkowski powiedział, do sumienia przewodniczącego, jeśli reakcja jest wymowna. Także, szanowni państwo, ja może porozmawiamy jeszcze chwilę, co w tej sytuacji jest. Ja bym poprosił jeszcze pana mecenasa, bo no, sytuacja jest patowa, tak? Czy takie sytuacje się gdziekolwiek zdarzyły? No, trudno mi w tym momencie to rozstrzygnąć, ale też zdawanie się na dobrą wolę przewodniczącego w kontekście tego, co się tutaj dzieje, jest chyba zupełnie bezzasadne. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, funkcja przewodniczącego jest to funkcja tylko w Radzie. Pełni on funkcję porządkową i organizuje pracę. Jeżeli pan przewodniczący sam, no bez zgody Rady tutaj w tym przypadku, dlatego tutaj była prośba, żeby jakoś uzasadnił swoje stanowisko, no jednak może dokonać takiej przerwy, tak? I nie ma tak naprawdę żadnych uregulowań prawnych, które by zezwalały czy nakazywały panu przewodniczącemu prowadzenie dalej tej sesji, tak? Dopóki on nie przekaże tego prowadzenia innemu przewodniczącemu, to inny przewodniczący nie może prowadzić tej sesji. Więc tak na dobrą sprawę zdajemy się teraz na decyzję pana przewodniczącego, bo on organizuje pracę Rady. Ogłosił przerwę, opuścił posiedzenie. Tak naprawdę jesteśmy w przerwie teraz. Może tak po ludzku ta przerwa jest potrzebna, żeby podjąć decyzję. Ci dwaj panowie może po przerwie powiedzą, że rezygnują z funkcji. Dziękuję. Trudno nie odnieść się do tej skandalicznej, można powiedzieć, sytuacji, kiedy to takie kluczowe trzymanie się stołków, stanowisk, które się pełni się przecież z woli wszystkich radnych. To radni powierzyli funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na początku tej kadencji określonym osobom. Jeśli jest wola radnych, żeby tych funkcji pozbawić, to należy te wnioski formalne po prostu dopuścić do głosowania. Otrzymali państwo radni, także media przed sesją opinię prawną, która wskazuje dosyć jednoznacznie na naruszenia przepisów statutowych i przepisów o samorządzie gminnym w zakresie niedopuszczania tego wniosku o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na kolejnych posiedzeniach rad miasta, na kolejnych sesjach. Dziś możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Rada jest sparaliżowana i nie może podejmować absolutnie żadnych decyzji, żadnych uchwał i poprzez taką egoistyczną, samowolną postawę przewodniczącego, wiceprzewodniczącego miasto może przestać funkcjonować. Może nie mieć budżetu za chwilę, może dojść do sytuacji, które wystawią nasze miasto na śmieszność. Wszystko przez jakieś egoistyczne, jakąś egoistyczną postawę dwóch osób. Sytuacja jest niedopuszczalna. Myślę, że trzeba tutaj wezwać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego do odpowiedzialności. Do odpowiedzialności za miasto, do tego, żeby chociaż zachowali twarz, bo honor, wszystko na to wskazuje, już stracili. Dziękuję bardzo.